Dobrze, koparko. Czas zagrać w twoją ulubioną grę. Co to za hałas? No to dawaj, Bob. Co wydaje taki dźwięk? Kosiarka do trawy? Coś większego. To ciągnik siodłowy ciągnący przyczepę. Coś mniejszego. I to ma z boku wielki, okrągły bęben obracający się dookoła. A, już wiem. Chodzi o betoniarkę. Tak! O, to było ciężkie. Ciężkie jak beton. Teraz trzymajcie się swoich kasków. Czas na zabawę. Co to za hałas? Słuchaj teraz uważnie. Co wydaje ten dźwięk? A, to jest głośne. Słucham? Mówiłam, że jest głośne. Tak, to prawda. Więc co to jest? Czy to jest wiertło u dentysty? Nie. Leo szczękający zębami z zimna? Nie. Mała podpowiedź. Używam tego do kruszenia betonu. Młot pneumatyczny. Dobrze. Co? Dobrze. Przepraszam, Bob, ale przez ten młot w ogóle cię nie słyszę. Nudzi mi się, Bob. Masz ochotę zagrać w co to za hałas? O tak, dawaj, Bob. Dobrze, koparko. Co wydaje ten dźwięk? Samolot odrzutowy? Nie. To może kosmiczny promień lasera? Nie. Chrapiący walec? Nie. O, to bardzo trudne. Podpowiesz coś? Używam tego, kiedy chcę pociąć drewno. O, to pilarka! Tak! Wiedziałam od początku. Na pewno, koparko. Zgadnij, co będziemy teraz robili? Będziemy grali w co to za hałas! Tak! Co wydaje taki dźwięk? Czy to może jest dziurkacz? Nie. Maszyna do wyrzucania piłek tenisowych? Nie. Kucharz Tadek rozbijający jajka? Nawet nie jesteś blisko. Podpowiem ci. To narzędzie służy do łączenia kawałków drewna. O, to gwoździarka! Zgadza się, koparko. Przygwożdżone!